Hej kochani, witam was, słuchajcie, z mojego łóżka hotelowego. Jestem teraz w Maroku, w Marrakeszu i stwierdziłam, że nagram dla was Q&A. I przed chwilą wrzuciłam zdjęcie na Instagram i poprosiłam was o zadawanie pytań. I pytań jest już ponad 60-62 w tym momencie. Dziękuję za wszystkie pytania, to wystarczy mi do nagrania odcinka. Zuzianka pyta, jakie imię dałabyś swojej córce czy swojemu synkowi? I tego nie zdradzę, bo już kiedyś, patrzcie na moją śmieszną chętę, bo już kiedyś zdradziłam moje ulubione imiona i później użył jej moje przyjaciółki. Także tego nie zdradzę, żeby nikt mi tych imion nie podebrał. Merayunon. Jacy są Marokańczycy? Co cię tam najbardziej zaskoczyło? Zaskoczyło mnie, że to są bardzo mili, tacy ciepli ludzie. Bardzo uprzejmi. Naprawdę jestem zszokowana, gdziekolwiek nie idę. I nie mówię tylko o hotelu, bo wiadomo, że w hotelu wszyscy są mili, ale ludzie na ulicy też są mili. Zaskoczyło mnie, że nie ma tu za dużo kobiet na ulicy, szczególnie właśnie w okolicach tego rynku, bazaru, są sami faceci. Oczywiście nas zaczepiają, bo jesteśmy tutaj obie blondynkami i z tym jest problem. Faktycznie dziewczyny z jasnymi włosami, Europejki mają tutaj, że tak powiem, problem. Ale zaskoczyło mnie naprawdę to, że to są bardzo mili ludzie. Zuzianka zadaje drugie pytanie. Jakbyś mogła mieszkać w jakimkolwiek mieście, państwie, to co byś wybrała? I myślę, że wybrałabym zdecydowanie Holandię. Tam czuję się bardzo dobrze. No czuję się tam praktycznie tak dobrze jak w Polsce. Aguleczka, jakie macie plany na przyszłość? Na pewno chcemy mieć coś jeszcze poza YouTube'em. YouTube to nie jest wiadomo rzecz do końca życia, więc na pewno będziemy mieć jeszcze dodatkowy, nie wiem, biznes poza YouTube'em. M. Feglowska. Jaki jest twój wymarzony kierunek podróży? Czy planujesz kiedyś zmienić fryzurę? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam. Mój wymarzony kierunek to jest Japonia. Wiele razy już o tym mówiłam. Bardzo chciałabym pojechać do Tokio, do Kyoto oraz do Sapporo. Nie planuję zmienić mojej fryzury. Czasem mnie nachodzi, żeby może obciąć krócej włosy czy coś, ale za bardzo kocham moje długie włosy. To jest mój atut. Mam naturalny kolor, chociaż niektórzy ludzie mi nie wierzą, ale to jest mój naturalny kolor. I nie zamierzam włosów ścinać, bo bardzo dobrze się w nich czuję. Asia Mislowe. Hej, czy masz tak, że jak ktoś cię zobaczy, zaraz chce selfie czy coś w tym stylu? Też chciałabym polecieć do Maroka, polecam. Tak, mam tak, że jak ktoś mnie zobaczy, to od razu chce selfie, od razu, no. Codziennie się to zdarza. Gros Zero. Jak wygląda twoja dieta i co ćwiczysz? Jeśli chodzi o to, to ja nie chcę się wypowiadać na tematy zdrowego żywienia, odchudzania i tak dalej, ponieważ uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i no nie chcę jakby tutaj dawać rad, ale pytanie jest o moją dietę i moje ćwiczenia. Jeżeli chodzi o mnie, to staram się jeść zdrowo. Staram się jeść bardzo dużo ryb i dużo warzyw i owoców, ale też nie przestrzegam żadnej konkretnej diety. Nie lubię diet, bo one, jak jest dieta, to mnie to tak strasznie męczy psychicznie, jakieś zakazy i tak dalej. Wolę po prostu podchodzić do tego zdroworozsądkowo. Jeżdżę dużo na rowerze i jak mam możliwość, to biegam na bieżni. Nionka95, jak poznaliście się z Darkiem? Kto pierwszy z was miał kanał na YouTube? Jeżeli ty, to czy Darek zaraził się tym od ciebie? Nie wiem, kto pierwszy miał kanał. Wydaje mi się, że Darek, bo Darek miał już bardzo, bardzo dawno temu kanał. Ale mogę się mylić, bo ja mam kanał już 6,5 roku, więc może i ja, nie wiem. Poznaliśmy się tak, że Darek do mnie napisał kiedyś, czy się spotkamy, bo był akurat w Polsce i się tak poznaliśmy parę lat temu. Amka Grefling. Jaki owoc najbardziej lubisz? Banany. Milena Wielgus. Kim chciałaś zostać, kiedy byłaś mała? Chciałam zostać Alexis Colby z Dynastii. Amanda Fareniuk. Chyba dobrze przeczytałam. Czy myślisz nad zmianą fryzury, kolor albo jakieś odważniejsze ścięcie? Nie. Nie myślę nad tym i wiem, że dużo osób tego ode mnie oczekuje, żebym w końcu coś zmieniła, bo to jest nudne i tak dalej, ale dziewczyny, wy same nie chcecie zmieniać często fryzury, zmieniać koloru, a chciałabyście u kogoś to widzieć, no bo fajnie byłoby oglądać u mnie taką zmianę. Tak jak, nie wiem, kredka się zmieniła, na przykład przefarbowała, czy inne dziewczyny, ale u mnie tego nie zobaczycie. Uprzedzam was, że ja uwielbiam moje włosy i nie będę ich zmieniać. Także jak chcecie, to zmieniajcie się, ja nie zmieniam. Miss Irvin94. Najdroższy kosmetyk. I jest to na pewno w mojej kosmetyczce, jest to na pewno serum Estée Lauder, te ampułki takie małe. A mój kosmetyk najdroższy, który kupiłam, to jest puder z Chanel. Sowa94. Które babcinie ciasto jest twoim ulubionym? Jeżeli chodzi o ciasto, to będzie to zdecydowanie tort makowy, który moja babcia swojego czasu robiła raz w roku na swoje imieniny. Ostatnio już go nie robi, więc mam nadzieję, że ją namówię w tym roku. Amka Grefling. Czy wolisz koty czy psy? Dom czy podwórko? Zdecydowanie bardziej wolę koty. Psy są wesołe i szalone, ale wolę koty jakoś, tak? Mają taki charakter. I czy wolę dom czy podwórko? Myślę, że dom. Paulinka Paklina 05. Jak zareagowało twoje najbliższe otoczenie, kiedy dowiedziało się, że nagrywasz? Było różnie, ale zwykle mówili, że bardzo fajnie. Niektórzy byli zszokowani. Dominika RF. Czy planujesz z mężem dzieciaczki? Oczywiście kiedyś będziemy mieć dzieci. Na razie prosiłam, żebyście nie pytali właśnie o kwestie kiedy i tak dalej. Jak będą, to będą i się dowiecie. Fifcia, z czego czerpiesz inspirację?
O rety, ze wszystkiego dookoła, z życia, uwielbiam chodzić na miasto, patrzeć na ludzi, ale też oglądam internet, oglądam Pinterest, także wszędzie, gdzie się da. Julia, Jula02, czy to, co robisz na YouTubie jest dla Ciebie bardziej pasją, czy bardziej pracą? Jedno i drugie, nie mogę powiedzieć, że to jest bardziej to, czy to, no bo oczywiście zarabiam na YouTube, ale gdybym tego nie lubiła, to bym już, słuchajcie, dawno tego nie robiła. Ja po prostu kocham robić filmy, kiedy nie dodam filmu raz dziennie, to czuję, że nie popracowałam, że tak powiem, że mój dzień był stracony. Wiem, że to jest takie dziwne. Sama sobie jakby narzucam takie tempo, ale tak jest. Terry97, co robisz na co dzień? Gdzie pracujesz i czy w ogóle pracujesz? No właśnie, to robię, tu pracuję. Codziennie nagrywam filmy. To jest moja praca. Mam takie szczęście, że mam taką pracę. Właśnie tutaj gadałam wczoraj z dziewczynami, blogerkami i vlogerkami z całego świata o tym, że tak naprawdę przez kilka lat tworzył się taki nowy zawód, właśnie bloger, vloger. Dużo tu jest w ogóle takich dziennikarek, które mają też swoje blogi i z tego się utrzymują. I jakby funkcjonuje to na całym świecie, więc nie tylko u nas. Także nowy, nowy zawód, który ciężko określić, czym jest tak naprawdę. Kamcia 129, ulubiony zespół, jest to Korn. Martynulet 10, jaki był twój największy bubel? Musiałabym wrócić do bubli, ale chyba ta paletka cieni, którą wam pokazałam w ostatnich filmach, Glitter Injections, bo była bardzo droga i naprawdę beznadzieja. Kamcia 129, najlepszy podkład kryjący, będzie to pewnie Derma Blend z Vichy albo Tolerian z La Roche-Posay. Elis 00, co zamierzasz zrobić na 1 milion subów? Świętować, na pewno. Julka Bambi, no co poprawia ci humor? Mój mąż. Zuza Fruza, najlepszy i najtańszy kosmetyk. Chyba rozświetlacz, który mam gdzieś tutaj na policzkach z Vibo. Jest też bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne są też kosmetyki z MUA. Bardzo tanie i bardzo fajne. Bronzer, cienie. Robiłam wam test kosmetyków MUA. Naprawdę świetne. Mikami Takeda. Ulala, jaki nick. Spełniłaś dziecięce marzenia? Myślę, że spełniłam. Olix VX, pękły ci kiedyś spodnie? Jak tak, to opowiedz historię. No jasne, że mi pękły. Raz mi pękły, jak przeskakiwałam przez płot, bo mi się nie chciało iść dookoła, wiecie, osiedlem. To przeskoczyłam sobie przez płot i mi pękły wtedy spodnie. M. Sobczak, jakie jest twoje marzenie, do którego dążysz, żeby się spełniło? I zdecydowanie jest to założenie rodziny i taki spokojny, własny dom. Julia, Fasia, Directioners. O kurczę, jaki nick. Lubiłaś chodzić do szkoły? Nie, nie lubiłam chodzić do szkoły. Lubiłam natomiast wrzesień, lubiłam szykować się we wrześniu właśnie na nowy rok szkolny, jakby zawsze mi się wydawało, że to będzie taki nowy początek. Ciemna blondynka, czy pamiętasz swoją pierwszą wpadkę makijażową? No na pewno był to za ciemny puder. Za ciemny puder i w kamieniu i podkład. To były moje pierwsze wpadki makijażowe. Mary Kate Laura, czy chciałabyś wyprowadzić się z Warszawy? Jeżeli chodzi o Polskę, to nie, to jest moje miasto i kocham to miasto. Jest tu wszystko po prostu, czego potrzebuję, ale jeżeli miałabym się wyprowadzić, no to za granicę, do Holandii. Give me your bless. Ile razy byłaś w Stanach? Ile razy za granicą? Nie liczę tego. W Stanach byłam pewnie 6 razy, coś takiego, może więcej. A ile za granicą? Tego też nie liczę. Wiele razy. Natulek, czy czujesz się spełniona? Oj tak, bardzo. Powiem wam, że i zawodowo, i w życiu osobistym czuję się bardzo spełniona, jestem bardzo szczęśliwa. Mogę to śmiało powiedzieć. Ciemna blondynka. Gdy miałaś trądzik, to ktoś wypominał ci, że jesteś brzydka? Codziennie mi ktoś wypomina tu na YouTubie, że jestem brzydka. Mam trądzik, jasne, że mam trądzik. Do dziś i w szkole tak, wyśmiano się ze mnie, że mam trądzik. Kiedyś pamiętam koleżanka, nie wiem, to już mówiłam wam chyba w poprzednich filmach, śmiała się, bo miałam tutaj zawsze krosty. Zawsze właśnie tutaj między brwiami. I się ze mnie nabijała na całą klasę. Dzieci są w ogóle strasznie takie okrutne, można powiedzieć. Kiniuch, jak zmieniło się twoje życie, odkąd stałaś się bardziej rozpoznawalna? Jak bardzo jest to uciążliwe? I powiem wam szczerze, jest to mega uciążliwe. Dla mnie jest to uciążliwe. Darek jest taki bardziej może otwarty do ludzi, może taki bardziej... No jest facetem, może mu to tak nie przeszkadza. Ja chciałabym jednak zachować trochę więcej prywatności. I niestety, ale to był taki mój błąd. Uważam, że... Powiedziałam wszystkim, żeby do mnie podchodzili, że w ogóle nie ma problemu i tak dalej, i ludzie potrafią wejść na głowę. Szczególnie bardzo młodzi ludzie nie mają żadnych zahamowań, mówiłam to już wiele razy i to jest bardzo uciążliwe. Lubię, jak ktoś do mnie podchodzi i wiecie, i zamieni parę słów, ale nienawidzę, kiedy ktoś zaczyna piszczeć na mój widok, płakać, rzucać się na mnie, szczególnie od tyłu, kiedy ktoś podbiega i mnie, wiecie, dziugnie. Cały czas mi się to zdarza, prawie codziennie, więc to jest bardzo uciążliwe i no nie wiem, ja jestem bardziej taką osobą, która chce mieć spokój w życiu i mnie to przeraża naprawdę. Nadal jakby nie dociera do tego, to do mnie, że wiecie, jak sobie nagrywam tutaj i gadam do kamery, to jest takie, no takie spoko. Nie czuję, że tam jest tyle ludzi, ale jak widzę tych ludzi na żywo, to naprawdę mnie przeraża, jaka to jest ilość.
Ale jest to miłe, no jest to miłe, nie mogę powiedzieć, że nie, tylko są takie sytuacje, kiedy po prostu wolałabym mieć taką 100% prywatność. Olive Gold, czy chciałabyś mieć albo czy masz już tatuaż? Jeżeli tak, to gdzie? Mam kilka tatuaży i na pewno chciałabym mieć jeszcze, bo uwielbiam tatuaże. Motylek, jaki był twój najgorszy lot samolotem? Był to lot do Neapolu, leciałam z moją babcią i trafiłyśmy na burzę i po prostu samolot skakał, były turbulencje, moja babcia była po prostu przerażona, ja też. Wiecie, lecimy, a za oknem pioruny, nic nie widać w ogóle, strasznie było. Agusia 123, czy trudno zostać wizażystką? Nie jest trudno zostać wizażystką, bo szkół jest pełno i kursów i tak dalej, natomiast trudno jest się wkręcić już konkretnie w jakieś miejsce, na przykład do telewizji, czy pracować z jakimś fotografem, to rzeczywiście już jest trudniej. Aleksandra Kubisa, gdybyś mogła cofnąć się do czasów dzieciństwa, czy chciałabyś coś zmienić, a jeżeli tak, to co? Pozdrawiam. Nie, nie chciałabym nic zmienić. Dzieciństwo miałam świetne, trochę w szkole była mało asertywna, mówię, śmiano się ze mnie właśnie z powodu tego trądziku i tak dalej. Ale no może, żebym była taka bardziej pewna siebie, ale no, dzieciaki nie są pewne siebie najczęściej, dlatego właśnie się nabijają z innych, się śmieją, to z tego wynika. Julie G, czego używałaś na trądzik? Ja to lubię mówić, że używałam wszystkiego, ale są o tym filmy właśnie o trądziku i o moich kuracjach i co brałam, czym się smarowałam i tak dalej. Travel Photos Katie. Co najbardziej spodobało ci się w Maroku? Czy byłaś już kiedyś w krajach arabskich? Byłam kiedyś w Egipcie, dawno temu. I co mi się najbardziej spodobało, to zdecydowanie kolory. Tutaj naprawdę można się zainspirować kolorami. Kolory na ulicy. Bardzo, bardzo podobają mi się zdobienia. Tutaj wszędzie mam w pokoju różne wzory, kolory. I fajne jest to, że właśnie są pomieszane ze sobą. Niekoniecznie do siebie pasują, ale tak razem to pasuje. Nie pokażę wam tutaj. Zobaczcie. Drzwi zupełnie inne, płytki zupełnie inne, łóżko zupełnie inne i wszystko do siebie pasuje. Po prostu taki jest styl. Pięknie to wygląda. W ogóle jestem zakochana w tym oknie, które jest za mną. Lecimy dalej, bo zaraz, słuchajcie, muszę uciekać. Ruda von Leni, jeżeli musiałabyś wybrać jedną markę makijażową, która by to była, no i tutaj jest zagwozdka, bo albo byłoby to Too Faced, albo Smashbox, to są dwie moje ulubione, najlepsze marki makijażowe. Dusia, jakie było twoje najdziwniejsze spotkanie z fanami? Uważam, że był zlot, jak byłam chyba 2 lata temu na zlocie u Remka, to mnie przeraziło. Co się tam dzieje na zlocie? Wiem, że niektórzy lubią zloty, Darek na przykład uwielbia jeździć na zloty, się spotykać na zlotach, a mnie to przeraża. Przeraża mnie taka jakby ilość ludzi, którzy się właśnie rzucają, którzy płaczą, którzy robią cały czas zdjęcia, wszystko nagrywają i panikują. Ja to nazywam taką paniką, takie wiecie, to mnie przeraża i to naprawdę było bardzo dziwne dla mnie. Ja lubię sobie z kimś pogadać na spokojnie, wypić kawę, wiecie, pogadać o kosmetykach. Nie lubię takich właśnie spędów strasznie dużych, to było mega dziwne. Nie w moim stylu. Barbara, możesz mieć wszystkie pomadki świata albo wszystkie cienie świata, co wybierasz? Nie możesz używać drugiego do końca życia? Myślę, że pomadki. Martin V284. Jak twoim zdaniem wyglądałby najlepszy makijaż dla gimnazjalistki? I robiłam ostatnio back to school i uważam, że taki makijaż, jak pokazałam, jest odpowiedni dla gimnazjalistki. Chociaż niektóre gimnazjalistki się strasznie oburzyły, powiedziały, że ja przesadzam, że jestem zbyt restrykcyjna, że jestem starą ciotką i że one chcą się malować, robić kreski i konturowanie. Nie wtrącam się, róbcie co chcecie. Ja uważam, że gimnazjalistki nie powinny się mocno malować. I tyle. Zuzanna, czy wolałabyś mieć synka czy córeczkę i dlaczego? Wiecie, jak się mówi, no wszystko jedno, co byle zdrowe. Ale jeszcze nie chcę mówić o dzieciach, no jak będzie dziecko, to będzie. Kani Mary Luke Hemmings. Ale masz długą nazwę. Jak znalazłaś swój styl? Pozdrawiam. Wiecie co, mój styl znalazłam tak naprawdę dopiero na studiach. Jak skończyłam studia, zaczęłam chodzić w sukienkach, w spódnicach. Wcześniej byłam bardziej chłopaciarą. Jak nosiłam jeszcze dready, to częściej nosiłam jeansy. Teraz w ogóle jak mam założyć jeansy, to mi się w środku coś przewraca. Uwielbiam nosić sukienki. Uważam, że kobiety powinny właśnie nosić sukienki. To wygląda mega, mega kobieco właśnie. Mężczyźni też nas lubią w sukienkach. Nie wiem, nie rozumiem, jak niektóre dziewczyny mówią, że sukienki są, czy spódnice niewygodne. Dla mnie to jest właśnie wygodniejsze niż jeansy. Hani Panczykowa, kojarzę twój nick. Nie wiem tutaj, czy stąd, czy z YouTube'a. Skąd pomysł na siebie? W sensie, czy od zawsze interesowały cię kosmetyki, stylizacja włosów? Pozdrawiam serdecznie. No właśnie od zawsze mnie interesowały i chyba stąd się wziął ten pomysł, że ja od dziecka już kombinowałam z makijażem, z fryzurami. Moja siostra tego strasznie nie lubiła. Ja ją zawsze męczyłam, zawsze ją na siłę czesałam. Chciałam właśnie kombinować różne fryzury. Także myślę, że to stąd się wzięło. Zawsze miałam taki jakiś dryg do tego. 7 Kasik 7. Jesteś już żoną. Czy planujesz zostać mamą? I jak zostaniesz już mamą, będziesz dalej nagrywać? Tak, planuję zostać mamą. Już wiele razy o tym mówiłam. Nie powiem kiedy. Nienawidzę pytań, kiedy dziecko. Wcześniej było kiedyś ślub, teraz kiedy dziecko. Później będzie kiedy drugie dziecko, a później będzie kiedy trzecie dziecko. Tak. Czy zamierzam dalej nagrywać? Tak, zamierzam dalej nagrywać, ale nie chcę nagrywać. Nie chcę robić kanału typowo dzieciowego. Nie wiem...
mamowego, o źle mówię, nie dzieciowego, ale mamowego. Może dlatego, że sama nie lubię oglądać takich kanałów, w sensie jak dziecko gdzieś tam w tle jest, to mnie nie przeszkadza bardzo, ale nie lubię, kiedy kanał zamienia się, jest podporządkowany pod dziecko, tak samo jak blogi często zmieniają się pod dziecko. Ja wiem, że to życie się w ogóle totalnie przewraca i może być różnie, ale sama osobiście nie chciałabym mieć kanału mamowego i na pewno będę dalej nagrywać w temacie kosmetyków. Zresztą mówiliśmy wam już wielokrotnie, że dziecka nie będziemy pokazywać na YouTubie. Anna Poland pyta znowu, czy lubisz zdrowo się odżywiać? Lubię się zdrowo odżywiać, dobrze się czuję, kiedy się zdrowo odżywiam. Natomiast są takie dni, tym bardziej kiedy jest zimno, że zupełnie nie mam ochoty na przykład jeść sałatki, bo często w ogóle prawie codziennie jem sałatkę. Nie mam ochoty na sałatkę, nie mam ochoty na coś takiego mokrego, zimnego. I Darek dzwoni, poczekajcie. I wtedy potrzebuję zjeść coś konkretniejszego. Siema. Pozdrowisz widzów, bo właśnie nagrywam Q&A i już kończę, mam ostatnie pytanie. Pozdrawiam wszystkich widzów! Darek dzwoni z Polski. No, także ja zaraz dzwonię, jak tylko skończę. Tutaj dwa pytanka mi zostało. Także lubię się zdrowo odżywiać, ale nie zawsze chcę. Czasami mam ochotę zjeść coś niezdrowego. Soficzna się pyta, czy da się żyć z wypłaty z YouTube? Chodzi o to, czy te wszystkie sobie rzeczy z Gigi kupujesz, wszystkie wasze wyjazdy, zakupy za 500 zł to tylko z tej kasy z YouTube. Nie musisz mówić, gdybyś się zgodziła, to byś powiedziała tak, o ile można zarabiać na YouTube. Nie chodzi mi o to, żebyś mówiła, jaką masz wypłatę. Aha, czyli chodzi ci o to, skąd biorę kasę jakby na te kosmetyki. Tak, to jest kasa z YouTube. Oczywiście, że kupuję kosmetyki do testów za kasę z YouTube i jeżeli film ma dużo wyświetleń, to mi się ta kasa zwraca, więc oczywiście pieniądze pochodzą z YouTube'a, ale nie mogę wam powiedzieć, ile się zarabia na YouTubie, bo nie wolno mi o tym mówić, po prostu jestem zobowiązana umowami jak każdy YouTuber. Ale jeżeli ktoś chce sprawdzić, to niech założy swój kanał, niech podłączy go do zarabiania i niech zobaczy, ile można zarobić. Mówię wam wprost, że początki są bardzo trudne i się nie zarabia. Kasia pyta, w jakim szamponie myjesz włosy, że są takie piękne. Nie używam specjalnego szamponu, ostatnio używam szamponów w kostce z Lasha i świetnie mi się sprawdzają, ale nie przywiązuję w ogóle wagi do szamponu, ponieważ uważam, że szampon nie jest tak istotny jak odżywka. Odżywka jest, czy maska dopiero ważna. Tu muszę kogoś zablokować, bo piszę bzdury na mój temat pod moim Q&A. Zawsze Wika pyta, czy w podstawówce byłaś szóstkowiczem, czy może trójkowiczem. W podstawówce byłam na piątkach, w liceum już byłam na trójach. I ostatnie pytanko. Paulinka 1706, podoba mi się twój dystans do wszystkich negatywnych komentarzy na twój temat. Lecz czy miałaś taki moment, że się bardzo przejęłaś jakimś negatywnym komentarzem, albo czy jest jakiś pozytywny komentarz, który zapadł ci głęboko w pamięć? I niestety, tak mówię, właśnie z youtuberami sobie rozmawiamy, że te negatywne nam zapadają bardziej w pamięć, ale ja już przestałam czytać negatywne komentarze, nie widzę negatywnych komentarzy, na szczęście YouTube nam filtruje teraz komentarze, więc jeżeli komentarz zawiera słowa obraźliwe, to najczęściej wpadają do spamu, więc na szczęście ja tych komentarzy w ogóle nie widzę, więc to jest wielki plus, że jakby nie muszę ich oglądać. YouTube tutaj się bardzo spisuje pod tym względem właśnie, żeby chronić twórców przed tym. Jeśli chodzi o pozytywne komentarze, a bardziej może o maile od was, to bardzo lubię takie maile, gdzie ktoś mi pisze, że właśnie pomogłam mu, zainspirowałam do stworzenia czegoś, do założenia firmy, do działania w ogóle, do życia. Pomogłam komuś, kto czuł, że jego sytuacja była beznadziejna i zawsze proszę te dziewczyny, żeby odezwały się do mnie po jakimś czasie i dały mi znać, czy chłopaków, jak tam u nich jest i często się odzywają po roku na przykład i mówią, że super, że nie wiem, że fajna... że fajnie im firma działa, albo że założyli rodzinę i uwielbiam takie wiadomości dostawać. To najbardziej, słuchajcie, zapamiętuję. Dobra, kochani, to już koniec mojego Q&A. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuki do góry. Możecie zadawać pytania do kolejnego Q&A tutaj pod spodem, jeżeli chcecie. Rzadko nagrywam jakoś Q&A, może będę nagrywać częściej. Może wam się tutaj coś spodobało, może czegoś nowego się dowiedzieliście. No i to tyle. Ja żegnam się z pięknego Marrakeszu, w sensie z mojego pokoju hotelowego. Ja teraz uciekam na wywiad z makijażystą i chcę mu zadać kilka fajnych pytań do filmu, także to też w filmie się pojawi. Stawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!